Słuchajcie, właśnie jestem po wyrwaniu ósemki i jestem w szoku. Całe wyrwanie trwało 6 minut i jestem pod ogromnym wrażeniem, bo byłam bardzo, bardzo zestresowana. A pani doktor jest niesamowita tam, to już moja druga ósemka tam i bardzo wam polecam. Przepraszam, że tak mówię. Denis Klinik na Kowalczyka. Cudowne panie. Jadę do domu. Ciekawe, czy będzie mocno bolało i czy będzie dużo bólizna. Szybko wam pokażę, bo wczoraj przyszły nam garnki, które mój mąż strasznie mu zależało na nich, żeby je kupić, ale też jakby dla mnie do przepisów, żeby było to ładniejsze. Zestaw garnków Stefala i to są te takie z tą rączką. I do tego jeszcze był, jak to się, a tak. To jest tak, hops, hops, hops i mamy patelnię. I do tego jeszcze w Bratislavie był taki ogromny 7-litrowy garnek, więc w końcu mam zapas garnków. I po prostu mam nadzieję, że one nie będą się przypalać, bo te Stefala, które mieliśmy już od początku, od kiedy tu mieszkamy 5 lat, no niestety już były na wykończeniu ze względu na to, że ja tam nic już nie mogłam gotować w nich, bo non stop się przypalały i już były po prostu niedobre. A tutaj jest 2, 4, 5 garnków i 3 pokrywki. Zaraz to jakoś ułożę. 3 pokrywki, 2 te takie klipsy i 2 pokrywki do chowania do lodówki. Więc fajnie, jestem bardzo zadowolona. Hello, mam tu paczkę. Przyszła mi, bo wiecie, jaki mam ambitny plan? Mam ambitny plan, że zrobię tort dla mojego dziecka na jej urodziny sama. Więc... Co ci mam pokazać? No już pokazuję, otwieram. Więc muszę wszystko zamówić do tego tortu. Ale to mi się oczywiście przyda przy przepisach, które robię, więc to jest takie 2 w 1. Kupiłam w Action masę cukrowe i będę z nich robiła figurki. Bo Ida, z czym ty chcesz mieć tort? Rybą i piesem i misiem. Z rybą, piesem i misią, misiem. Więc wiecie, no tu jest dużo, duże zadanie mnie czeka. Wow, mój tort! Uważaj, to jeszcze nie twój tort, ale twój tort będzie niedługo. Zamówiłam rant regulowany od 16 do 30 cm i on ma 12 cm wysokości. Przepisów zamówiłam deski, bo też była taka potrzeba i taką informację dostałam, że fajnie by było, jakbym każdą rzecz kroiła na innej desce dedykowanej, więc zamówiłam sobie. Zamówiłam sobie taką packę do nakładania masy cukrowej i później wygładzania. Mamy takie same. Takie same mamy? Mhm. I jeszcze podasz mi tamtą rzecz. Ostatnią. Pokaż tutaj, bo nie widać cię. Jeszcze raz pokaż. Odwróć, o tak. I zamówiłam do rozpuszczania czekoladki. Naczynie do rozpuszczania czekolady. Zawsze mi takiego elementu brakowało w naszej kuchni. Jak wiecie, rozpuszczałam czekoladę do różnych ciast albo coś takiego, to zawsze kombinowałam, więc mam to. Muszę dokupić masę cukrową, jeszcze niebieską. Nie boli cię za? Boli, myszko. Kopasz. Tutaj boli mnie. Masz całą brudną buzię, trzeba iść ją umyć. Więc tak. Tort planuję zrobić z biszkoptem czekoladowym, krupka czekoladowo-orzechowa, później masa, nie Kinder Country, tylko chyba Kinder masa, albo Oreo, jeszcze nie wiem, później mus truskawkowy i taki mus konfitura truskawkowa, Boże, nie wiem, coś nakombinuję. Środa, środa, to moja terapia, coraz częściej pytacie o moją terapię. Jeżeli chcecie wiedzieć coś więcej, to chętnie w sumie wam odpowiem na wasze pytania. Więc śmiało zadawajcie w komentarzach to, o czym chcielibyście wiedzieć. No i po terapii banan mi... O, nie gaś się, jak cię zapalić. Nic się nie nagrało chyba z mojej wypowiedzi. Ja mówiłam tu chyba z 3 minuty o terapii. W skrócie, bo już mi się nie chce 2 razy tego samego powtarzać. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa po aktualnej sesji i aktualnie naprawdę jestem tak szczęśliwym człowiekiem, tak
tak cieszę się, że poszłam na tą terapię i że robię to dla siebie, bo to jest tak ważne i w końcu zatroszczyłam się o siebie, bo wiecie jak to jest. To jest tak, że troszczymy się cały czas o innych, przynajmniej ja tak miałam, że całe życie... I to nie chodzi mi o troszczenie się, że o Jezu, wiecznie byłam zatroskaną osobą, ale nie troszczyłam się o siebie. O, może tak, żeby to miało sens. Mam nadzieję, że ma to sens, co mówię. W każdym razie, nie wiem, po prostu jestem bardzo szczęśliwa i na tym kończę moją wypowiedź, bo drugi raz nie umiem powtórzyć tego samego, co już mówiłam, więc jadę do domu, zobaczę, czy dziecko śpi, czy ze Staśkiem trzeba iść na spacer. I jakoś się widzimy. Zobaczcie, jaka wiosna. A ja właśnie lecę do ginekologa na cytologię i na USG piersi. I jeszcze raz przypominam Wam, żebyście się zapisali i zrobili sobie badania koniecznie. Więc ja sobie spacerkiem idę i pewnie szybko to ogarniemy. Badana, cycki zdrowe, tłuszczak muszę skontrolować, bo mam tłuszczaka między piersiami, muszę skontrolować jak było na ostatnim USG, bo nie pamiętałam, ale chyba delikatnie urósł. Tutaj też miałam taką informację od lekarza, że raczej by z tym nic nie robił, to samo miałam ostatnio taką informację od chirurga, więc po prostu tego nie ruszam. Na cytologię muszę poczekać około 21 dni, bo robiłam cytologię płynną i taką Wam też polecam robić z tego, co dowiedziałam się i gdzieś tam czytałam, więc mam nadzieję, że tam też wszystko jest ok. No i teraz lecę po moje dziecię. Dzisiaj w ogóle musimy jechać do sklepu, bo obiecała mi, że kupię jej bańki. Tak sobie wkręciła bańki w głowę, więc muszę jej kupić. Musimy jechać do Action i kupię banieczki. Dzisiaj byłyśmy spóźnione rano do pracy i żłobka, przedszkola, więc jest mocny bałagan. I muszę to teraz ogarnąć, ale powiem Wam, że naprawdę jestem bardzo szczęśliwa, że załatwiłam to badanie. Łącznie zapłaciłam 380 zł, 120 za cytologię i 250 za USG piersi. Skontrolowałam, bo ja nie wiem, czy kiedyś Wam mówiłam, że ja mam tutaj takiego tłuszczaka dosyć dużego na 3 cm. To duży, nieduży, no. Ja go czuję, ale no, na razie z tym nic nie robimy. Natomiast idę się przebrać z mojego outfitu pracowego i trochę muszę odkurzyć, bo widzę, że latają kłaki Stacha. A jeszcze byłyśmy, gdzie byłyśmy, Idunia? W sklepie. I co tam kupiłyśmy? Bańki i wszystko. Bańki i wszystko, to ja Wam pokażę to wszystko. Kupiłam Iduśce klasycznie naklejeczki. Ida bardzo chciała te jaja. Będziemy co robić? Zgadza się. Do pływania. Mamy. A co to jest, Dunia? Do okulary. Do czego? Do pływała. Tak będziesz pływała? Mam pomysł. Wiesz co? Dzisiaj jak będziesz się kąpać, to je założymy i będziesz mogła nurkować w wannie. Co ty na to? Mhm. Były takie ładne z Elzą i Anną, a ona wybrała z Rablem i Chase'em. No cóż. Wzięłyśmy kredę, bo bardzo Ida chce iść na dwór i robić kredą. I wzięliśmy coś dla tego pana. Mhm. Dla ciebie to jest. Czy coś jeszcze? No i wzięliśmy banieczki. Oczywiście z psiem Patrolem. I to właściwie wszystko z moich zakupów. A ten oszalał już usłyszał. A siad zrobisz? Siad. Dobrze. A daj łapę. Świetnie. Leżeć. 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 Idziemy malować kredą. Pierwsze oznaki wiosny. Ale super. Narysowałam kocka. Do końca? To rysuj do końca. Chciałam Wam pokazać, bo właśnie mi przyszedł Michał, odebrał paczkę, statyw, na którym pracuję i odpadła mi ta część i niestety ona się kręci, więc nie dało się jej dokleić nawet, tak bym ją dokleiła pewnie na stałe, no ale niestety.
i on jest bardzo wysoki, stabilny i ogólnie go Wam polecam. No właśnie dużo go użytkowałam, więc może to też dlatego. Natomiast on jest bardzo fajny i na Allegro dorwiecie go za 139 zł. Właśnie wróciłam z pracy i zostawiłam sobie spodnie ze Stradivariusa. Już Wam nie pokazywałam kolejnej paczki, bo wiecie, nuda trochę, nie? Właśnie wróciłam do domu z pracy i dzisiaj idę szybko, odbieram Michał z przedszkola i bierze ją na jakieś tam fikołki czy coś tam, bo ja muszę nadrobić tematy swoje poza pracą. W ogóle jak tak sobie policzyłam już, ile udało mi się zarobić z tych moich dodatkowych tematów, to jak zrobię podsumowanie, jestem z siebie bardzo, bardzo zadowolona. Natomiast mam duże, może nie zaległości, bo to wszystko jest w terminie jeszcze, ale wiecie, jak nie zrobię tego dzisiaj, to jutro też tego nie zrobię, więc za chwilkę nagrywam jeden filmik UGC pod reklamę płatną, jeden filmik na mojego TikToka i muszę nadrobić dwa przepisy, więc mam do nagrania dzisiaj cztery filmiki, więc troszkę pracy mnie czeka, więc muszę się ogarnąć, pomalować ponownie troszkę, żeby zrobić ten makijaż taki bardziej pod film, dokleić sobie rzęsy. I coś mi się tu stało. I tak działamy, moi drodzy. Mega się cieszę, mega. Dzień dobry w sobotę. Dzisiaj zaczynamy weekend. Przyznam szczerze, że nie mogłam się go doczekać. Naprawdę, jakoś ten tydzień taki był. Właśnie robię sobie moje śniadanko ulubione, omleta, kawkę i dzisiaj jedziemy do Michała rodziców na obiad, bo przyjeżdża miała siostra z niespodzianką. Więc Michał będzie miał taką spóźnioną urodzinową niespodziankę, więc nie mogę się już doczekać, bo się dawno nie widzieliśmy. No i tyle. Myślę, że zaraz ogarnę trochę mieszkanie, posprzątam je, bo już jest znowu syf. Tymczasem idę jeść, bo jestem zaspana, chcę mi się spać. Do kogo jeszcze? Do Roberta. A kto to jest Robert? Robert babci. Robert babci? A kto to jest Robert? Robert. Dziadek.